Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, oto znowu Elden Ring. I tak, kolejny odcinek, w którym nadal nie znalazłem nikogo, kto by chciał mi pomóc z tym, jak mu tam było, no, z Mogiem. Ale za to, na szybko tylko powiem, że mamy inne rzeczy, które możemy zrobić. I zaznaczam je tutaj teraz. I tak. Jeśli mam być szczery, nie jestem pewien, co to są za rzeczy. W niektórych przypadkach. Poza tym, że trzy z nich to są na pewno jaskinie, które chciałbym dzisiaj zwiedzić. A zdobyłem je dosłownie po tym, że razem na inną postać dosłownie poszukałem sobie na mapie jakichś trzech jaskiń okolicznych, żeby zacząć się do nich pojechać. Więc tak, tak też zrobimy. Cóż, czy talizman mam prawidłowe? Nie wiem, czy jest więcej do powiedzenia, po prostu mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy przydatnego. Bo nie ukrywam, cierpliwość mi się naprawdę już kończy. Chciałbym po prostu naprawdę już pójść do tego dodatka. A nie ukrywam, jest już drugi dzień od jego premiery, kiedy zaczynam nagrywać ten odcinek, a ja nadal no nie mam. Więc tak, dla tych, którzy nie umią do końca przeliczyć, zorientować się, co to oznacza drugi dzień od premiery dodatka, oznacza to, że nagrywam to w sobotę. Że mogłem nie podchodzić do tamtego jeszcze awatara. Mogłem najpierw wyzwać sobie. O! Meduzę. Ale tak ci na trzej. Chyba tragedii i tak nie będzie. Albo będzie. Oczywiście, że będzie. Nie, dobra, nie będzie na szczęście. A może będzie? Nie wiem. Nie wiem, jeszcze za bardzo mieszam z tym. Tak czy inaczej. O! Miecz na strażnika, noż! Kolejna broń, którą uwielbiam. Wypadła tak po prostu. Na poprzedniej postaci pamiętam, że musiałem po to farmić. Tutaj dostałem gratis. O nie, 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 nie pozwólmy na zgniliznę. I tak, pomiędzy tym, na poprzednim odcinkiem dużo się nie zmieniło, ogólnie mówiąc. Poza czasem. Wow. Oby nam dużo tak po prostu. No nie, najlepiej to wygląda. Z taką myślą, że mam żółwia na plus 12. A te bliźniacze ostrze stwierdziłem, że zrobię na 15, czyli inaczej mówiąc, zużyłem na nie połowę mniej więcej posiadanych przez nas kamieni piątek. Bo tak, stwierdziłem, że jest to taka przyjemna broń, a jeszcze jeśli będę chciał sprawdzić naprawdę krwawieniem czy mrozem, to szybko to nakłada. Proszę, no nie zaszkodzi. Poza tym nadal mam jeszcze na jedną broń, jeśli będę chciał jakąś ulepszyć. I tak, coś jeszcze miałem dodać? W sumie nie wiem, czy coś jeszcze mam do dodania w tej sprawie. Poza tym, że jak widać, mróz też fajnie działa. Nie wiem, czy to może nie jest dobry wybór, żeby pójść z mrozem na tego, na Moga. Nawet. Jak myślałem, że krwawienie będę brał. Udało mi się już znaleźć samemu, czy odkryć. Jest bardzo podatne krwawienie, bycie panem krwi. Nie wiem, czy o tym wspominam, czy nie. Dlatego wolę o tym powiedzieć, no, tu i teraz też. Tak, pokonaliśmy. I za to dostaniemy zieloną pękatą kryształową łzę i pękatą łzę całą płomieni. A już patrzamy, co to daje. Szanowanie energii, świetne. Na pewno było tutaj. Ataki ogniste. Ataki ogniste też tak nie są potrzebne. Tak czy inaczej. Pokonałem tutaj to wszystko. Więc teraz... gdzie to grota była? O, tu jest, tu jest. A, okej, okay, to jednak nie grota, tylko jakieś katakumby. Też okej, okay. Zawsze może tutaj coś znajdziemy przydatnego. A przez coś przydatnego mam na myśli wielu rzeczy. Mogą to być jakieś fajne popioły, mogą to być te roślinki do ulepszania, mogą być... W sumie jeszcze może być, jak tak myślę. No jakaś broń, pancerz, jakiś ładny talisman. Dużo rzeczy, które mam... O! Ktoś jest z grup, który mamy podłączone, widać, że znowu kogoś pokonał. Kto padł? Czy był to... Podrik, czy może ktoś jednak... Mniejszy i... Ojej, zginął. Jak ja po prostu uwielbiam zgniliznę.
Tak, jeszcze tego wszystkiego. Nadal nie udało mi się zlokalizować tej książki, która powinna mieć w sobie przepisy na pastylki antyzgliznowe, więc... No niestety. Z tego, że ktoś mi podał lokację, jak tak tego nie umiem znaleźć. Sobie tutaj narzekał? No. Tu idziemy dalej, zwiedzamy. Nie, nie. Nie bierz tego. W dwie ręce, trzymaj w jednej. Są tu pochodnie, żeby obserwujący oglądacze mogli cokolwiek zobaczyć. I mam tutaj pańskiego motyla. Czyli nic poza tym, że mi coś zwabiliście, żebym się zgnił. Okej, fajnie. Ale dobra, przynajmniej już wiem, że tutaj niczego nie ma. Windę odesłałem, więc ostrożnie, żeby nie wpaść w dziurę. Ślinki są w stylu, co widziałem, 3 i 4, jak na razie tylko, więc... No nie nazwałbym ich najlepszymi, w szczególności, że no, nie mam nawet za bardzo dobrych popiołów, na które bym mógł je teraz nałożyć. W szczególności Meduza już jest na czwórce. Ale hej, może za chwilę jakieś znajdziemy. No dobra, mam bliźnioksiężnika tego całego, jeśli on nie jest za te specjalne. Kwiatki to jego w sumie bym mógł sobie wzmocnić. I głowa kociego chochlika. Okej, jeśli to są chochliki, nie gargulce, takie mini. Okej, warto wiedzieć. Dobra, co, tu mamy kolejną trójkę. Podoba mi się to. Okej. To jest to, że stwierdziłem, że mi się to nie podoba po tych wiadomościach wszystkich, tym wszystkim, co udało się. Uważaj, góra. Okej. Uważaj, prawo. Okej, mógłbym... No wiecie co? Co nie kosztuje? Zlejkuj mnie, żebym będą się cieszyć. Ale dobra, jesteśmy tutaj. W sumie... Okej, uważaj, góra też zasługuje na lajka, też był u góry. Okej, pociągnijmy za wajchę. I tak ogólnie ciekawostka się zastanawia właśnie, czemu niektóre jak mają okręgi wokół siebie. Te plamy krwi i tak dalej. To oznacza, że jest to ktoś z jednej z dwóch grup, które mam obecnie, można powiedzieć, otwarte. Właśnie wyszukiwanie znaków, wiadomości i innych takich rzeczy. Właśnie pewnie jeden z tej grupy, która tam było pokazane, że... A proszę, to było to! Okej, dobra, pamiętam już z sekretami, ale tak, prawdopodobnie to jest to taka większa grupa. Która tutaj jest, nie ta, w którym znajomych. Czyli inaczej mówiąc, jest to grupa o kodzie Fextra, od dosłownie wiki typu Fextra Life, których jest pełno wszędzie. Co nie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o eldeńską wiki, to nawet ją trochę polecam. Swego czasu, pomiędzy momentem, kiedy ukończyłem grę po raz pierwszy, a tym tutaj gram sobie inną postacią, co czasami coś tam zerkałem. Tak, lubię, polecam, ale jednocześnie mogę powiedzieć jedną rzecz, że radzę też nie zaglądać tam za dużo czy coś, bo czasami możecie natrafić na jakiegoś spoilera. Nie, na szczęście to tam nie spotkało, tylko że nie sprawdzam wiki i tym podobnych rzeczy za bardzo. Natomiast co mogę powiedzieć, mimo to, że starałem się unikać jak mogę teraz aktywności w internetach i wszystkiego co jest, to i tak dostałem spoilera do dodatka, tak muszę się też trochę właśnie pożalić. Niestety odkryłem, że... Mog nie jest jedyny, którego trzeba było pokonać, żeby tutaj wejść. Móc tam wejść. Ja na szczęście drugiego bossa mam pokonanego. W sensie, no, gdyby nie trzeba było, to i tak bym go pokonał. Ale tak, nie dosyć, że wiem, że trzeba go pokonać, to dostałem spoilera jeszcze innego, więc mam dodatka i... Powiedzmy, że nie chciałbym wam tego mówić, co i jak, więc... Żeby tak grzecznym chłopcem i wam tego nie powiem. Ale tak... Uważajcie na spoilery, bo może wam to trochę zepsuć radość. U, dostałem zgnilizny, no niedobrze. W szczególności, że za bardzo nie mam pastylek zgniliznowych. Dzisiaj jedną czy dwie może mam. Ale i tak, nie będę na razie ich żarł, bo w ten sposób możemy przynajmniej tutaj spokojniej trochę przejść. Przejście w bok. Przecież tam też zajrzę później, ale najpierw chcę iść z siebie. No jak już mam zgnilizny, to przynajmniej nie przejdę tam, gdzie jest zgnilizny. O! Okej, czyli tu jest boss.
Dobra. Fajnie, przynajmniej jeśli zginę, to teraz wrócę od razu do bossa. Bez zgnilizny. A bossem tym jest... Okej. Dwa ogary. Czyli dwa te takie... psy, koty, czy co to tam jest. I tak, przez gnizdę coś zginę niestety. Nie było wątpliwości. Ale dobra. Przynajmniej wiem, z kim będę się mierzył. I wiem, że jestem w stanie spokojnie ich pokonać moim mroźnym bliźniaczym ostrzem. Które stało się moim ulubioną bronią na obecny moment z tych, które mam. Przerosło tamtą katanę, którą miałem wcześniej i... już mówię wprost, do katany nie wrócę. Ile mogłem, tyle z niej pokorzystałem, ale... w porównaniu do niej, to ostrze wydaje się potężne, nawet jak miał niższe. Znaczy, wydawało się potężne, nawet jak miał niższe znaczne numery. I okej, skoro i tak tutaj nie mam zamiaru nosić... tego. Pochodni w łapie? To weźmy żółwia na plec. A jeśli się nie będę chronił, to przynajmniej będę miał trochę lepszą degenerkę energii. A nie będę... dawał, że tego nie chcę. Teraz, kiedy zostałem znowu bardziej wojownikiem niż magiem, to regeneracja energii jest... no... niezwykle cenna. Chociaż w sumie, czy wojownikiem, czy magiem bardziej... szczerze powiedziawszy, można to nazwać mnie nadal postacią hybrydową, bo... bądź co bądź, z magii korzystam. Trochę mniej, okej, bo... po prostu na mogu się zawiodłem z tej magii, dlatego tak jakoś w mózg mi weszło, że teraz powinienem bardziej korzystać z broni. Cóż, widzę, że meduza nam zmarła. Szkoda, ale jednocześnie na tyle długo koteczka, jak ja zwykle na nich mówić, z mieczem zatrzymała, że... no bez problemu już to ugramy. No pełno osób jest naprawdę z tej grupy. Jak widzę, które tutaj też giną, pisze wiadomości i tak dalej, więc... nie wiem w sumie, jak to wygląda z problemem krwi, jeśli chodzi o ich świeżość, czy one znikają, jak ktoś stworzył następną, czy wszystkie zostają cały czas i... trochę szalonego dyniogłowego. Ktoś mi mówi, że znaleźliśmy prochy, które mogą okazać się przydatne. Dyniogłowi kojarzą mi się, że są sobie wytrzymali. Więc może przetrzymają trochę ataków moga. A ich pałki chyba też nakładają krwawienie, co znowu jest też zaletą. To sprawdzi. A póki co idźmy, może zdążę tam w liść, zanim se zgnija. I tak, udało się. Dobrze. Ostrożnie. Nadal możemy czegoś niespodzianka czekać. Kraby, okej. Trochę dziwne znać kraby w takich miejscach. Moim odczuciu, ale dobra. Tak będzie. Kurka, złoty run i... tyle? Nie, jest coś jeszcze, okej. Myślałem, że to wszystko. Ale nie, lokacja ma więcej do pokazania. Dobrze. Dobrze. I w sumie fajnie, że tutaj... zdecydowałem się pójść, bo... dziwnie, odczuwałem trochę brak porządnych popiołów do wyboru. Popiołów, no... popiołów, duchów, prochów, jak zwał, tak zwał. A tutaj jeszcze... szalony dyniogłowy wydaje się być kimś, kto może być tym, czego potrzebuje. A może też być totalnie porażką i mogę stwierdzić, że nie, to nie to. Jakby nie było i tak walczyć, co go wziąć. Świetnie. Było wilczego fochlika? Okej, fajnie. No a tak ponad to wszystko, to jeszcze dotarłem do jednego wniosku. Udałoby się znaleźć też lepsze roślinki dla tych wyjątkowych, bo... mam tego jednego wyjątkowego rycerza, którego na jedynkę już wzmocniłem. O, mamy piątkę. Świetnie. Ale jest ich więcej, dlatego myślałem, czy nie znaleźć może jakiegoś jeszcze innego rycerza sobie, czy coś tego typu. I wzmocnić tego jakoś porządniej, zanim ruszę na jakieś właśnie dalsze walki z mogiem, czy coś. I osobiście muszę powiedzieć, że nie wiem, kogo najlepiej by było. No poza tym, że jeśli bym znalazł kogoś, kto jest w stanie bardzo dobrze tankować, albo nakładać krwawienie, trucizny, zgnilizny. To warto byłoby się tym zająć. Właśnie, jak jeszcze jesteśmy przy tym wszystkim, tutaj skończyłem, to tylko na szybko jeszcze sobie zaznaczę tak gwoli przypomnienia. Bo tam też pójdziemy w sumie. Nie pamiętam, w którym to jest miejsce, ale tutaj deszcze są jakieś katakomby. I pan teraz sobie o nich przypomniałem, po prostu one są tragiczne. A przez prawdę to wyłączyłem. I to wprost mówię, są
tragiczne. Tam będziemy mieć milion wojowników ze zgnilizną i tak dalej. I w ogóle, więc nie chciałbym tam iść. Ale jak tak właśnie mówiłem, teraz nawet sobie przypomniałem, tam były prochy z tych takich legendarnych, jak ja mogę nazywać, które chyba by były odnośnie jakiegoś rycerza maleni. A nie jestem pewien, czy przypadkiem nie było tak, że wszystkie rycerze maleni wodem z gnizdą. Może coś troszkę potrzebujemy. Tak czy inaczej, jeśli będzie bardzo źle, to w ostateczności zawsze mogę iść na chwilę do wątku Rani, podnieść Demimika. Jakby złamać moją świętą przysięgę, że nie będę się bawił mimikiem. Zawsze opcja. Ale tak, zanim jeszcze jednak pójdziemy tam, gdzie prawdopodobnie będą to całe katakumby czy jaskinie, bo tutaj mam pojęcia co, jak, gdzie, kiedy było. Najpierw chciałbym podjechać tutaj do tego drzewa, bo od drzewa. A nie ma co ukrywać, jeśli chodzi o takie drzewa, to no, przyniosą te wszystkie łzy. Dalej, więc w moim odczuciu warto by było od razu zahaczyć. Czemu nie? I tak niestety do roboty nie mam. Ktoś z moich znajomych się w końcu nie zlituje i nie powie, dobra, Gwiazdoklucz, chodź, ubijemy tego głupiego moga. Ale nie wiem. Nie wiem, naprawdę zaczynam tracić wiarę, że ktokolwiek się zlituje. A jak zaczynam tracić wiarę w to po prostu wiem, że trzeba zaczynać o tym, jak ogarnąć to wszystko tak, żeby samemu zdziałać. Co tym idzie? A, nie umrzyj tu, Gwiazdoklucz, tylko proszę cię, dziękuję. Możliwe, że będę zmuszony poniekąd zdziałać jedną jakby rzecz, która nie powiem, że może jest najlepsza, ale może być konieczna. Otóż pójść do Akademii, pokonać Renale, bo tak się nazywała. O, będę mieć jeszcze strażnika. Ale tak, i jak już ją pokonam, to po prostu dokonać resetu na jakiś czas. Więcej wiary, żeby móc być pewny. Tacy, które mogą bardzo pomóc. Mówię tu zarówno o takich typowych leczniczych, jak i o paru ciekawszych. Które wiem, że gdzieś pominąłem. Przykładowo, i to mogę wprost powiedzieć. Nie pamiętam, jak się to teraz nazywało do końca. Ale jest inkantacja, która najprościej we świecie polega na tym, że nakłada na nasze bronie efekt taki jak Mogma na swojej długiej fazie, czyli że nasze ataki wywołują, zadają obrażenia ogniste i przy okazji, może nie tylko wywołują krwawienie, ale właśnie mają płomień, który też trochę krwawienia jakby buduje parę sekund po tym, jak skończymy walczyć. Więc tak, po prostu, no nie, jest gnizna. To może być dobry wybór. Potem gdzieś jeszcze jest na pewno inkantacja tych takich jakby much, które możemy wysyłać, żeby gryzły cel. Jej akurat nie umiem znaleźć i to mówię wprost. Nie umiem, nie wiem gdzie była, wiem, że miałem, bo w sumie dzięki niej udało się pokonać Malenię chyba. A przed nim wszystkim. Więc tak. Tak mówię, wiem, że istnieje, nie pamiętam gdzie. Tak czy inaczej, nawet jeśli nie pamiętam gdzie, ale przeczę to faktowi, że kiedyś, jeśli ją znajdę, mogłaby też się okazać przydatna. No. Tak warto by było poszukać i znowu chlapnie z glizną. Niestety, nie chcę użerać, więc pijmy butelkę, tak. Użyliśmy drugi raz to i znowu będzie srać z gnilizną. Nie stój w tym! Okej, tutaj będzie trochę ciężej, więc może się jednak poddam. Może jednak pójdźmy szukać jaskini. Tam przyjemy.
Aż dobra, to nie chcę. Za straszne się to wydaje. Teraz pytanie tylko, gdzie ewentualnie to coś może być. Tam na pewno będzie. To jest skinia, którą tutaj jeszcze nie miałem. Jestem mniej więcej zaznaczony. Teraz tutaj może być trochę gorzej. A, ale są jakieś wiadomości. Zobaczmy. Co one mówią? Dół może jest pobity. A, nie, dzięki. Nie skoczę. Nie skoczę. Jak takie wiadomości widzę, to już wiem, że nie opłaca się skakać. Ale okej, mamy tutaj coś takiego pięknego, czyli ten wiater dla naszego konia. Co to będzie? A, trafiłem nie tam, gdzie chciałem. No dobra. Skoro jest taka sytuacja, że nie mam pojęcia, gdzie jest tamto, to pójdźmy przynajmniej do jednej pewnej rzeczy, która wiem, co skrywa. A to już będzie skrywać śmierć, krew, pot i łzy. I nie, żebym to jakoś wiązką przeszkadzał, po prostu wolałbym się skupić na jakiejś przyjemniejszej rzeczy. Ale no, nadal będę w stanie jakoś to chyba przeżyć. Sytuacja poza tym, że była wredna przez zgniliznę i to jest jedyne, co w sumie nie pamiętam, to nie wydawała się być jakaś niesamowicie niemożliwe do przejścia. No, chyba, że coś mylę, oczywiście, i faktycznie była taka. Tak czy inaczej, no. Warto tu będzie pójść, czym prędzej. Tam właśnie dalej. Bardzo dobrze, że to już tu było. Jak mówię, niestety... No nie wiem. Żadnego miejsca nie wskażę. Może coś jednak tutaj... Albo jednak wcześniej. Tak czy inaczej, jak tylko tam wlezę, to... Mam nadzieję, że nie będzie tak tragicznie, jak... Jak mogłoby być. Nie, okej, chyba to jednak było faktycznie gdzieś tam wcześniej. To ten... zobaczymy się za chwilę, jak już znajdę wejście. Okej, tak widzicie, na samym totalnie końcu, więc... Musiałem się zwrócić, obacz, czy tam jakieś wraki statków i inne rzeczy. Ciekawe, z jakiego okresu. Ale tak, idziemy i... Niech się dzieje, co się ma dziać. Ta lokacja będzie okropna. Ale innego wyjścia nie mam, jak po prostu tutaj wleść i... próbować. O tak, widzicie, zaczyna się już masakra. Duchy, cerzy Radana walczą z duchami, cerzy Maleni. I tak, tam na dół można wejść po jakieś śmieci, jeśli się nie mylę. I oczywiście, jako że można, to ja to pewnie zrobię. I, ale, no, wejście po te śmieci równa się dostanie z gnilizny, więc... chwilowo podziękuję. A, no i oczywiście, tak. Jak mogę zapomnieć o czniku, którego mogę nazwać Gzymsem 2.0. I żeby nie było, to nie tak, że on jest jakoś wyjątkowo wredny. Bo chodzi o to, że przypomina mi się sytuacja z Gzymsem, gdzie jestem snajpiony z bardzo daleka, a nie mogę nawet odpowiedzieć do końca na to. Tak, jako że to są duchy, to fajnie by chyba tu zadziałało, gdybym miał broń świętą, nawet bardziej niż tutaj lodową. Aha! Ale no, nawet taka może być. Język następny, nie mamy szans z tym gościem. Ojojoj. Więc dobra, chyba lepiej będzie, jeśli będę starał się nie zostać po prostu trafionym przez strzałę, przynajmniej grawitacyjną. Nie wiem, oczywiście jak ze zwykłymi strzałami, mogą być równie zabójcze, mogą być mniej zabójcze. Ale definitywnie te grawitacyjne, to nie jest nic miłego, żeby dostać takim w twarz. Tak, wy się tutaj bijcie. Ja wam nie przeszkadzam. Za to będę przeszkadzał... wam tutaj. Więc tak. Okej, chodź duch, chodź. I proszę.
Ładne obrażenia, w miarę szybko. Runy odzyskane, chociaż nawet jakbym ich nie odzyskał, to tragedii by nie było. I teraz zobaczmy, czy można cios w plec. Można. Najwięcej to mu nie zadało. I okej. Teraz sobie już o tym już zapomniałem, jeszcze pomiędzy odcinkami zrobić jedną rzecz, którą sobie obiecałem. Okej, jestem na 2 ciosy. Niedobrze. Ale tak szybko wam powiem, bo teraz już miałem nie ulepszymy pałki. Na plus 12. A sobie to obiecałem. Oj, więc niestety będę musiał to zrobić. Przynajmniej niestety. Niestety, że później to będę musiał zrobić, a teraz spotkam się jak znowu. Dojdę do tego łucznika i zginę tam po raz trzeci. Dobra, jak widzicie, jestem tutaj znowu i niestety trafił mnie dziad. No nie najlepiej. Ale może, jeśli będę spokojny, to uda się jakoś tego pokonać. A niestety podejrzewam, że... No, czy tego chcę, czy nie. Będę musiał go pokonać, bo jeśli tego nie zrobię, to tam dalej. No powiedzmy, że nie zaznam spokoju od jego strzał. Więc tak. No nie! No nie! Okej, jestem już z powrotem. Kurde, podniesiony. I powiem wam, że tym razem sytuacja jest na tyle zła, niedobra, że nawet nie mam zamiaru walczyć. Większość duchów stwierdziła, że jednak między sobą nie walczą i goniła za mną, więc... Jak tak się stało, to stwierdziłem, że chrzanić to wszystko. Po prostu biegnę przed siebie, zobaczymy, co tu było, jak to było. Jak zginę, to trudno, jak nie zginę, to fajnie. Na pewno znaleźliśmy... O, nagrobnym konwalię 6. Więc tyle z takich na pewno dobrych, fajnych rzeczy. Z innych nie widzę tu niczego, więc... Okej, dostanę ze strzału grawitacyjnej, oczywiście nie ominę. Teraz ze zwykłej i już po mnie. Super, jej. Też może się uda. Się uda tutaj gdzieś skoczyć. Nie wiem, co to za miejsce, ale najwidoczniej tutaj miałem podejść, więc jest chyba nie najgorzej. Tak zgaduję. Gorzej, że widzę tu plamę krwi, więc nadal może jakaś niespodziewana niespodziewajka tutaj wyskoczyć i mnie zamordować. A, i dla tych, którzy się zastanawiają, czemu nie noszę hełmu mojego plus 6 do inteligencji, stwierdziłem, że po prostu wolę mieć trochę więcej życia i... A, i tego. Więcej życia i energii. Skoro i tak, jak to się nazywa, nie korzystam z tych z zaklęć aż tak bardzo, co tragedii nie będzie, gdybym miał trochę mniej tej inteligencji. Tak, tutaj chyba było. Dlatego tam były jeszcze jakieś inne sposoby. Inna opcja i zgnilizna. Super. Chyba wiem, gdzie jestem i nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Mimo wszystko jednak... Jeszcze jestem, to... Zobaczmy, dokąd mi to wszystko tutaj pozaprowadza. Poza tym, że to moje miejsce, w którym mogę zginąć. To trochę źle mi to zaprowadziło. Ze smutkiem stwierdzam. A co za tym idzie? Będę musiał się zawrócić. Kolejna nagrobna szóstka, fajnie. Tak. Jak już jesteśmy i to wszystko i tak jest tak pomieszane, namieszane, co... Nie będę się aż tak przejmował. Wrócimy tutaj. I okej, okay. Ostatnie okno w takim wypadku jest tym prawidłowym. Chciałem po prostu się upewnić. A właśnie, chyba, że tu jest sekretne przejście? Nie, niestety nie ma. Dobra, no to spotkamy się, jak wskoczył w tamte okno. Tylko zanim okno, to tutaj mam jakąś chyba znajdźkę? Liliatinę, nic szczególnie wartego uwagi. No, jeszcze schody, przez które nie wskoczę. Okej, to okno chyba powinno być tutaj. Więc, tak, hyc. Jeszcze cokolwiek, co mam, jeśli mam coś na leczonko.
Na szczęście miałem tę butelkę, nadal nie zmieniłem jednak efektu tego stricte podmoga z lepszego, coś trudno się mówi. A teraz wyjmijmy szybko. Nie! Nie, nie, nie. No nie. Aha, jeszcze takie okienko, super! Trochę żołnierzy Radana. Fajnie, ale to nie jest to, czego szukałem, czyli... Gdzie, tutaj? Tak, tutaj. Dobra. Nawet wiem, gdzie się te wrota otworzyły, więc jej. Chyba. Ale zanim to jeszcze, to tutaj mam roślinkę, nagrobna szóstka. Okej. 270 tysięcy może przepaść w takim wypadku. Ja tu nie wracam. Nie potrzebuję ich. To jest jedynie pokonanie... ilu? Około 200... 240... albinauryków. Ej. Wiem, że wygląda to masakrycznie, jak to już mówię w taki sposób. Ale tak... To się robi dużo szybciej, niż wam się może wydawać, więc nie bójcie się o moje zdrowie mentalne. Jestem już wszystko w porządku. Gwarantuję to wam. I teraz tylko najgorsze. Pytanie, z kim się tu mierzymy? No coś ty, gro. Nie mogłeś zaoferować kogoś przyjemniejszego? Dosyć, że jest to ogólnie miejsce... Powiedziałbym po prostu... z przeciwnikami dosyć trudnymi. To jeszcze zaoferowaliście mojego ulubieńca po prostu. Na finalnego bossa. No, musiał mnie szybko trafić. I okej, to nie jest jeszcze taka totalna tragedia. Bo może być gorzej. To pod wieloma względami może być. Ale nie wiem, byłbym zadowolony, gdyby tu było... No nie wiem, koteczki. O, kolejny ktoś pokonał posiadacza odłamka, fajna sprawa. O nie. O nie, to jest ten. To jednak nie może być gorzej. Bo ten jeszcze wydziela z siebie zgniliznę. I teraz mnie trafia, kiedy jest podpalony. Muszę być bardzo ostrożny, żeby nie dać się zgnić. Bo ze zgnilizną to nie mam najmniejszych szans na to, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. A numer złego jeszcze kot mi przed ekran wlazł, więc dzięki kocie. Dobra, ale kot... Nie! Kocie, nie teraz. Możesz mi zasłaniać wiele rzeczy, ale proszę... Nie zasłaniaj mi... środka ekranu. Bo no, jakby przed ekranem, to oczywiście nie chodzi, że idealnie na środku. Dobra, szczęście poszedł, kot. Nie domagał się teraz, żebym zwrócił na niego uwagi. Procentowo, więc jest dobrze. Butelki mi się kończą. Dobra. Dobrze. Nawet bardzo dobra. Nawet bardzo dobra. Czy się uda? Czy zdążę? Tak. Udało się. Świetnie. Okej, jednak się myliłem co do tego, kto tu był. Nie ukrywam, jest to dużo bardziej logiczne, że tu jest rycerz lwi i grzywy, czyli strzelec w służbie Radana. Ale trochę szkoda. Trochę szkoda. Ale jednak tylko trochę, bo... No nie ukrywajmy. Co? Tylko trochę, bo jednak nadal jest to... coś, co może pomoże mi dosyć dobrze z mogiem. Jeśli ja skupię moga na sobie, to może ta cała oga okaże się na tyle potężna, że swoim snajpieniem będziesz w stanie go wyeliminować. Tak czy inaczej...
Zrobić piątkę. Mam dwie, więc mogę. Szóstki mam jeszcze więcej, więc też mogę. Więc mam meduzę na szóstce do sprawdzenia ewentualnie. I tak, ze zwykłych mam jeszcze takie piękne. Tak, jeśli o to chodzi, co tutaj... Mogę czwórkę zrobić. Bliźnoksiężnika. Też mogę. Piątki już nie ruszam. Z tych dwóch mogę tylko jedynkę. Ale jestem skłonny naprawdę próbować używać jej, bo... No... No cóż, no, no. Może ona naprawdę być czymś, co będzie w stanie pokonać Moga razem ze mną. I okej. Mamy to za sobą, więc teraz pora wyruszyć w poszukiwanie jeszcze tych innych rzeczy. Na pewno jeszcze gdzieś coś jest takiego, co mógłbym szybko zrobić. Chyba, że spróbuję sobie zawalczyć z Mogiem. Spróbuję. Z pomocą też naszej strzelczyni. Powiem tak, jeśli dożyję do drugiej fazy, to prawdopodobnie wam to pokażę. Jeśli nie, to spotkamy się za chwilę już w kolejnym miejscu. Okej. Okay. Widzimy się znowu tutaj w rzece Siofra. Powiem wam, że podjąłem decyzję, żeby tutaj przybyć i tak dalej. Nie dlatego, że z Mogiem się nie udało nic, tylko dostałem odpowiedź od jednego znajomego dosłownie. Który mówił, że on nie będzie pomagał, bo od dłuższego czasu już nie grał w Elden Ringa. Szkoda, ale przynajmniej dostałem odpowiedź od kogokolwiek w końcu. Ale tak, dostałem za to odpowiedź co do tego, że ponoć tutaj, właśnie w rzece Siofria, mogę szukać roślin do ulepszania tych specjalnych popiołów i zagwarantował mi, że definitywnie mogę tutaj dzięki temu ulepszyć wiedzę na wyższy poziom niż jedynkę. Więc stwierdziłem, że okej, że mam cię za słowo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc no, stwierdzam, że po prostu na zwieńczenie wszystkiego w tym epizodzie. Nie powiem w tym odcinku, nie powiem dzisiaj, tylko właśnie w tym epizodzie, w tym odcinku i tak dalej. Po prostu stwierdziłem, że trochę pozwiedzamy sobie tą rzeczkę. Nawet zawalczymy, bo czemu nie, z bossem tego miejsca. I tak. Wiem, że nie będzie tutaj wyjątkowych emocji, bo jest to lokacja zdecydowanie łatwiejsza niż to, na czym teraz powinniśmy być prawdopodobnie. Tak jest w moim odczuciu. Ale no, mimo to jednak warto tutaj przeszukać wszystkiego, co mamy. Okej. Okay. Już widzę, że jego obietnice okazały się prawdą. Mamy już dwójkę. Jeśli mam być szczery, satysfakcjonujące, ale... Ale, i to jest ważne właśnie, ale... Jak już tu jesteśmy, to i tak przeszukamy większość miejsc. Może coś tu będzie z tych takich fajnych, naprawdę. Są kwiatki, z nimi ma co walczyć, był kamień kowalski 4. A teraz już niestety jest niepotrzebna rzecz, ale hej, zawsze trochę oszczędności w runach, teoretycznie. Lepszeć. Nie to tylko, żebym potrzebował oszczędzać runy. To nie jest Dark Souls 2, w którym tam akurat wyjątkowo nigdy nie farmię, bo nie lubię sobie. Jest cała prawda, jedyna prawda i stuprocentowa prawda, jeśli chodzi o mnie i Dark Souls 2. Dark Souls 2 po prostu... Jakie runy zdobędę... Znaczy, runy tam duże. Jakie zdobędę naturalnie grając, takie mam. Ale nigdy nie pójdę farmić. Za dużo. Bo na jakieś przedmioty to oczywiście zdarzało się, ale... Pusty pierścień, załącza... Przymierze czempionów, żeby było trudniej, ale żeby wrogowie rozpili się w nieskończoność, ma się spokoją. Okej. Okay. To też jest jakaś roślinka. Podejrzewam, że to nie będzie to, czego szukam, ale... Ale no. To jest tylko liliatriny. Ale no, nadal uważam, że warto było. Chodzi natomiast o inne rzeczy, to... Dostałem też potwierdzenie. Nie z dokładnym miejscem, ale potwierdzenie, że tak. Oczywiście jest tutaj książka z przepisem na piguły. Ale to akurat dostałem potwierdzenie od innej osoby, która niedawno dosłownie podnosiła sobie tę książkę. Więc... Prosiłem, żeby nie było spoilerów bezpośrednich, więc nie wiem gdzie. Wiem, że w tej lokacji. Jak znajdziemy, to będę się cieszył. Jeśli nie znajdziemy, co?
ale i tak jestem już usatysfakcjonowany z tego, jak to tutaj wygląda. W sumie jedne, co tylko mi tak zostało tak naprawdę, to to, że mnie to nadal zastanawia jeszcze. Ile będziemy musieli rozpalić tych tutaj rzeczy, żeby móc iść na osę tego miejsca? Jedno. Okej. Okay. Tylko jedno. No fajnie, zaraz będzie można w tym razie sobie świetnie się pobawić z nim. To jest jedna z moich, może nie ulubionych walk, ale bardziej takich walk, które wspominam pozytywnie. Nie przez to, że po prostu ma ona w sumie coś takiego innego niż typowa walka z jakimś olbrzymem, kimś wyższym od ciebie, czy jakiego typu rzeczy. To jak to już taki delikatny spoilerek może być, z tego jak będzie to wyglądać, ale nie jest taka typowa walka po prostu z... No powiedzmy jak mogę. Znaczy, walka oczywiście jak walka, ktoś powie, ale chodzi o to, że przeciwnik jest czymś innym niż po prostu humanoid większy od nas. So. Dla mnie to zawsze ten plus. Jakiś przeciwnik jest czymś innym. Wcześniej ukrywam tacy przeciwnicy w mojej humanoidalni i też są w porządku. Fajni w ogóle. Nie będę ukrywał, że fajnie jest też mieć właśnie jakąś różnorodność w tym wszystkim. I chyba przy okazji nie. Wydawało mi się, że tutaj widzę już ostatnie, ale jednak nie. Za to widzę Skarbeusza, więc... no. Jakbym nazwał to sukcesem. To coś z niego dostaniemy fajnego, może? Ciężko mi to ocenić, czy jest to fajne, czy nie fajne. No jest to naprawdę coś. I inaczej tego nazwać nie mogę. Popiół wojny jak to popiół wojny. Zawsze lepiej mieć, niż nie mieć. Coin dodany do kolekcji, tak dalej, i tak dalej. Ale... naprawdę nie wiem. Czy tak... szczególnie nigdy nie zwracam jakiejś wielkiej uwagi na te wszystkie popioły wojny. Brałem oczywiście tam różne, czasami jak uważałem, że to się lepiej przyda, czy to mi bardziej pasuje w danym momencie. Coś innego bardziej pasuje, ale no... też nie tak, żebym koniecznie chciał wszystkie kolekcjonować, czy się strasznie cieszył z tego, że znalazłem popiół wojny. Teraz tak, jesteśmy znowu przy końcu. I nie mówcie mi, że zginę. Nie, chyba nie zginę. A może jednak ta. Super! Super po prostu. Idealnie. Okej, okay, to ja się tam zaraz stepnę, odzyskam i poszukam już ostatniej pochodni na swoją rękę. Okej, okay, znalazłem. Więc teraz, jak już znalazłem, to się tym zajmijmy po prostu. Idźmy do bossa. A jeśli chodzi o potencjalne jakieś inne sekrety, tajemnice tej lokacji i tak dalej, to chyba pozostanę na razie nierozwiązane. Jak przykładowo, gdzie znaleźć książkę z odpornością na zgnilizny. Nie mam pojęcia. I chciałbym mieć pojęcia, ale naprawdę nie mam. Chociaż może jeszcze jest tam u góry. Pamiętam, że tam u góry też jakoś... No i dokładnie to nie zwiedzałem, tylko na szybko. Chciałem zająć się... z grozomogiem. A teraz się okazuje, że muszę tu powrócić, dlatego że z mogiem sobie nie daję radę. Ale dobra, tak czy inaczej świątynia poroże. I nasz boss. Czyli lejeń. Bardzo przyjemny boss, jak już mówiłem. 10 na 10, serdecznie polecam. Przyjemny z niego gościu. I tak, pójdziemy tutaj z meduzą. Dlaczego nie? Tak, nazywa się Duch Przodka. Ma bardzo spokojną, ale piękną muzykę. Jest to coś ala nieumarły lejeń. Jeśli mam być szczery, nie pamiętam, jak się z nim walczyło tak prawidłowo. Więc... o, znowu spokojno posiadacza odłamka. Nie wiem czemu... bardzo dużo tego jest, więc nawet... spodziewam się, że to mogą być wszystko walki z mogiem. Bo mog też jest posiadaczem odłamka chyba. Czy tak mi się wydaje?
które mogły, no dlaczego mogły, no właśnie jest posiadaczem odłamka. Ale mogę się mylić, więc no. Jeśli ktoś jest po prostu świadom tego wszystkiego, to byłbym wdzięczny za informację. A jednocześnie, jeśli ktoś z was jest chętny, żeby mi pomóc z Mogiem, też możecie napisać w komentarzach, przyjmując już od każdego. Nagrodę za to, no, będziecie widać na odcinku, za to, co jesteście wspaniali, że pomogliście mi pokonać tego dziada i dzięki temu mogłem wejść do DLC-ka. Okej. Okay. Szkoda, że tak głośno też wrzeszczy tutaj ten lejen, bo muzyka jest tutaj naprawdę fajna, spokojna, relaksacyjna. Ale no, sam on aż taki nie jest. I co mamy? Prochy prodawnego wyznawcy. Okej, okay, kolejne prochy i widzicie tylko 13 tysięcy. To wprost mówi, że powinien tu już dawno być. Ale hej, przynajmniej macie już z głowy co. Wiecie, że tutaj byłem, zobaczyliście co i tak dalej, więc... Kolejne miejsce za nami. Teraz, skoro już jest taka sytuacja, to ja jeszcze pójdę przed zakończeniem odcinka tak całkowicie zobaczyć, czy u góry czegoś nie pominąłem. Jeśli coś pominąłem, to oczywiście wam pokażę, jeśli nie, to może raz czy dwa razy spróbujemy pokonać tego tam smoku kogoś tam i potem się zobaczy, co dalej. Okej, okay. Zobaczyłem, że tu są jakieś rzeczy do podniesienia, więc zobaczmy, a śpiące jaj. Nic interesującego, idę szukać dalej. Nie znalazłem czego więcej, poza tym, że mam tutaj kwiatek. Jona Kornwalia 5. Okej. Fajnie, że mam piątkę, ale nie mamy czwórki. Ani dwójki. Ale tak czy nie. Chyba przeszukiwałem wszystko już, czyli co się da. Jestem w stanie już powiedzieć z pełną premedytacją, że nic tu nie ma. Więc... budzimy żołnierzy drakoidów, czy jak tam było i... po jednej próbie, dosłownie nie będzie więcej. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. No, po prostu zakończymy odcinek, jak zobaczymy, ile mam na liczniku czasu. To nawet jak już powycinam te niektóre elementy, czy porobię tam jakieś swoje edycje niewielkie, to... tak będzie za długo. Ale byłbym wdzięczny, Gro, gdybyś pozwoliła mi trafiać w jego nogi. Ale właśnie, jeszcze zapomniałem, powinien mieć żółwia na plecach, a nie spodnie. Okej, spokojnie. Jest na kluczu. Nie panikuj. Co ja powiedziałem? Nie panikuj, gwiazdoklucz. No nie! Wiecie co, nie. To było za blisko, żebym odpuścił. Ja się zemszczę. Okej. Jak widzicie, znowu prawie go pokonałem. I jeśli się poszczęści, to może zaraz się uda. Albo znowu zginę przez jakąś moją głupotę. Więc dla bezpieczeństwa wypijmy butelkę i mamy co? Pokonany. Dziękuję. Wielki wróg pokonany. Zobaczymy, ile runów z tego jest. Pewnie niewiele. 16 tysięcy tylko. Co jeszcze? Smocza halabarda. Jakiś fajny przedmiocik. Akceptuję to i w sumie tu już coś jest. Chodźmy wcześniej, gdy założyłem. Nazleczęca pieczęć Mariki. Okej, nawet nie muszę patrzeć, co to jest, wiem. Wiem, co to. To jest na statystyki inteligencji, mistycyzmu, wiary i tak dalej. To też sobie zdobyliśmy jakiś czas temu już na fizyczne też. Czyli to jest pieczęć właśnie Mariki, tamta była Radagona. No i tak, to jest na umysłowe, tamto jest na fizyczne. Dodaj plus 3 do wszystkich, ale trochę zwiększa otrzymywane obrażenia ze wszystkich źródeł, więc... definitywnie tego nie będę nosił. Przynajmniej nie, dopóki nie będę zdesperowany na statystyki. Ale dobra. I cóż, przeszukam to już wszystko. Nie wiem, gdzie ewentualnie mógłbym znaleźć potencjalnie, jakkolwiek, tą księgę. Tą księgę, raczej tę księgę. Ale dobra, nie będę aż tak teraz tutaj marudził, więc na tym kończę epizoda. I w następnym... Właśnie. I w następnym. Bo nadal nie mam pojęcia, co w następnym.
ale co będzie, to będzie. Na tym naprawdę tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.